Praca w re! Trwają zaawansowane roboty przy rozbudowie remizy OSP w Stasiówce. W planach większy garaż i zaplecze. Z tej inwestycji cieszą się przede wszystkim strażacy ochotnicy, ale nie tylko. Koszt zadania finansuje gmina Dębica w całości z własnego budżetu. W ramach wieloletnich planów, i to jest po prostu przykład, rozbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb technicznych, konkretnie po prostu dla samochodu, bo w tym przypadku po prostu nie ma zaplecza socjalnego dla strażaków, ale generalnie przy każdych obiektach użyteczności publicznej będziemy się starać, żeby wygospodarować odpowiednie pomieszczenia właśnie dla organizacji również pozarządowych, z czego się po prostu wielce cieszymy, że mamy bardzo dużo. W związku z tym musimy zabezpieczać odpowiednie lokale, tu w tym przypadku bezpośrednio po prostu na samochód strażacki. Ta rozbudowa, tutaj radny Dobrowolski inicjatorem, ale również chcieliśmy podziękować tu sąsiadowi, dlatego że nie osiągaliśmy pewnych odstępów zgodnie z prawem budowlanym, jednak właśnie sąsiad wyraził zgodę, patrząc po prostu na cel publiczny i doceniając po prostu rolę tutejszego OSP, z którym w tym miejscu składam po prostu serdeczne podziękowania, gratulacje i dzięki ich zaangażowaniu właśnie powstaje dodatkowy obiekt. Rozbudowa remizy o garaż. Ten garaż był nam bardzo potrzebny. Nad garażem będzie pomieszczenie socjalne dla naszych strażaków. W tym poprzednim miejsce było zbyt ciasne i wąskie. I ten garaż był taki nie do końca funkcjonalny z tego względu, że często podmakał. Ogromnie się cieszymy z tego, że na chwilę obecną jesteśmy już w takim etapie, jakim jesteśmy, czyli budynek jest już przykryty. Ten garaż był nam bardzo potrzebny, a finansuje to gmina Dębica. Ogromnie się cieszymy i czekamy, aż prace dobiegną końca, a ma się to wydarzyć do połowy kwietnia. Budowa pomieszczenia garażowego przeznaczonego dla pojazdu specjalnego ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Stasiówka oraz pomieszczenia pełniącego rolę zaplecza jest już w zaawansowanym stadium i wyniesie ponad 626 tysięcy złotych.